Aleksander Kwaśniewski w jednym z wywiadów szczerze powiedział, co sądzi o koalicji europejskiej. Według byłego prezydenta, ugrupowanie się rozpadnie zaraz po wyborach. Aleksander Kwaśniewski już nie zabiera tak często głosu w sprawach politycznych, jak wcześniej, ale nie oznacza to, że nie obserwuje tego, co się dzieje w naszym kraju. Szczególnie teraz scena polityczna jest dla niego interesująca, a to za sprawą nadchodzących wyborów i przygotowań do nich polskich partii. Bez wątpienia najważniejszymi graczami podczas tegorocznych zmagań są, chcący utrzymać władzę PiS, Koalicja Europejska, która chce obalić rząd partii Jarosława Kaczyńskiego oraz Wiosna Roberta Biedronia. Niestety były prezydent nie ma najlepszego przeczucia co do K. Aleksander Kwaśniewski o Koalicji Europejskiej. Nie ulega wątpliwości, że pozycja PiS-u przez ostatnie lata znacząco zmalała, ale nie oznacza to, że partia nie ma już szans na kolejne zwycięstwo. Do samych wyborów pozostało jeszcze trochę czasu, a kampanie wyborcze jeszcze na dobre się nie zaczęły. To sprawia, że tak naprawdę jeszcze wszystko się może zdarzyć. Jednak Aleksander Kwaśniewski już teraz nie ma wątpliwości co do losu, jaki czeka koalicję europejską po wyborach do Europarlamentu, które odbędą się już w maju. Kwaśniewski nie ukrywa, że według niego KE rozpadnie się zaraz po wyborach, a to bez wątpienia nie wróży zbyt dobrze przed wyborami do polskiego Sejmu. W przypadku nawet średniego wyniku do Europarlamentu koalicja europejska natychmiast się rozpadnie, mówił były prezydent. Jednocześnie polityk skomentował pozycję liderów koalicji w dosyć lekceważący sposób, zaznaczając, że w tym wypadku najwięcej będzie zależało od Grzegorza Schetyny, ponieważ musi iść na dalekie kompromisy w momencie, kiedy gra o najwyższą stawkę. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Wiele zależy od Schetyny, bowiem on gra o najwyższą stawkę i musi być gotowy do daleko idących kompromisów, dodaje polityk. Nie da się ukryć, że tak krytyczne podejście ze strony Kwaśniewskiego do aktualnej opozycji może znacząco podciąć skrzydła KE. Jednak przedstawiciele ugrupowania bez wątpienia tak łatwo się nie poddadzą w starciu z PiS-em. Czekać nas będą naprawdę zażarte kampanie wyborcze.